Ogłoszenie konkursu na dyrektora pierwszego LO jest konieczne ze względu na zmianę struktury szkoły. Od września nie będzie już zespołu szkół ogólnokształcących nr 1, a pierwszy liceum ogólnokształcący imienia Rodu Leszczyńskich. I mimo, że kadencja dyrektor Barbary Kochanek jeszcze trwa, konieczne jest ponowne ogłoszenie konkursu. Wydział Edukacji Urzędu Miasta czeka na oferty do 11 sierpnia.